Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Tak jak obiecałam w drugiej części holu perfumowego, w piątek opowiadam Wam o przesyłce PR-owej, jaką dostałam od Made in Lab i mówiłam, że w niedzielę wrzucę filmik o pozostałych perfumach, które zakupiłam mniej więcej od początku roku. Nie wiem, czy tu są wszystkie, raczej nie, dlatego że zakupiłam też perfumy, które powędrują dalej w świat. To nawet mówiłam ostatnio w filmiku, że co kupiłam i co powędruje dalej w świat. Tam był Cabochard i Ametyst od Lalique. To są perfumy, które się nie do końca u mnie sprawdziły. Także to wędruje dalej w świat. Też tutaj mam flakony, o których już wspomniałam. Także tylko dosłownie kilka słów o nich opowiem. Mam tutaj na myśli konkretnie Floral Street Chypre Sublime. To są perfumy szyprowe, róża z paczulą. Ja niedawno, no nie tak dawno, robiłam właśnie filmik o różanych perfumach w mojej kolekcji. Tam właśnie też opowiadałam o tych perfumach, także zapraszam do tamtego filmu. Przepiękny, świeży zapach, przepiękna, świeża róża. No i też właśnie takim zapachem, jaki kupiłam różanym, to był Chopard Rose Malaki. To też opowiadałam w tamtym filmie o perfumach z różą. Tutaj Wam chciałam jeszcze pokazać, w jakim to opakowanie przyszło, bo tam mówiłam, że przyszło w bardzo ładnym kartoniku, ale coś mi się chyba pomyliło, bo ten kartonik to jest taki po prostu bardzo, bardzo zwykły, Wam powiem. Sama butelka jest przepiękna, ale kartonik to taki o. Także to. I dalej, słuchajcie, to są chyba już perfumy, o których Wam jeszcze nie opowiadałam, także jeżeli jesteście ciekawi, co tam dołączyło do mojej kolekcji perfumowej, to oczywiście zapraszam do oglądania dalej. I może postaram się to zrobić jakoś w jakiejś kolejności chronologicznej, nie wiem. Perfumy, które przywiozłam z Polski i które kupiłam w Zarze. I to jest Ebony Wood. Słuchajcie, skusiłam się, dlatego że tyle się nasłuchałam. Zresztą miałam wreszcie okazję wejść do Zary i po prostu sobie na spokojnie te perfumy tam powąchać, dlatego że ja tutaj w Anglii Zary niestety nie mam. Także wszystko muszę albo kupować w ciemno, albo nie wiem, jakieś... No w ciemno po prostu. A tam weszłam i powąchałam, no i właśnie przewąchałam te Ebony Wood, o których się tyle nasłuchałam. I muszę Wam powiedzieć, że zapach jest naprawdę przepiękny i... cieszę się, że go mam w swojej kolekcji. Jest to na pewno zapach taki w moim stylu. W ogóle całe to opakowanie na pewno wiecie, bo znacie więcej tych wszystkich marek i produktów niż ja, ale samo opakowanie naprawdę jest taki rękawek tutaj i tutaj to się ładnie otwiera. Naprawdę bardzo ładne opakowanie, jak na perfumy z nie wiem, z sieciówki, no to bardzo ładnie to jest zaprezentowane, także bardzo jestem pod wrażeniem. No i sam zapach, no właśnie taki drzewny, natomiast delikatnie słodki, ale to jest taka bardzo przyjemna, delikatna słodycz i właśnie bardzo mocno są wyczuwalne te drzewa. Natomiast powiem Wam, że ja tutaj wyczuwam bardzo mocno liść tytoniu. Nie wiem, skąd w ogóle wiem, jak pachnie liść tytoniu, to od tego może zacznijmy. I chociaż tutaj tego w składzie nie ma, to kojarzy mi się to bardzo właśnie z tytoniem, dlatego że trochę mi ten zapach przypomina Hoja de Cuba, czy Hoja de Cuba od Bordeaux. Tutaj wkleję flakon, bo bardzo mi ten zapach przypomina właśnie tamten, a tamten jest z tytoniem, dlatego tak mi się kojarzy, że tutaj też jest ten liść tytoniu, chociaż jego, tak jak mówię, w składzie nie ma. Parametry nie są takie złe, chociaż zobaczcie, jak ja dużo już użyłam tych perfum, dlatego że ja je bardzo obficie na siebie nakładam, dlatego że ten zapach nie jest ale ani bardzo intensywny, ani bardzo długotrwały, pod warunkiem, że go dużej ilości zaaplikujemy, wtedy rzeczywiście te kilka godzin, tak przez większość dnia pracy, no, przez 7-8 godzin na sobie wyczuwam, pod warunkiem, że go bardzo obficie zaaplikuję. Także no, te parametry są, jakie są, tutaj nikt wiele nie obiecywał, to są wody toaletowe, z tego co wiem, tak? Nie wiem. Nie, woda perfumowana. To są te zapachy we współpracy z Jo Malone i one słyną z tego, że nie są długotrwałe. No nie wiem, nie jest tak źle, ale mówię, pod warunkiem, że sporo tego na siebie wypsikamy. Także taki zapach, czy ja bym go do jakiejś pory roku przyporządkowała, to chyba właśnie do wiosny, bo pomimo, że on jest drzewny, to on mi, bo przeważnie drzewne zapachy mi się tak bardzo jesiennie kojarzą, a ten wybitnie mi się kojarzy właśnie z wiosną, dlatego że jest drzewny, ale jest tak delikatnie słodki
I przez to mi się wydaje właśnie taki wiosenny, także teraz go właśnie będę chętnie zużywać. Dalej to już nie pamiętam, co było chronologicznie, mówiąc szczerze. Słuchajcie, Le Couvent de Minime. Mam dwa nowe flakony, z których się bardzo, bardzo cieszę. Pierwszy, znaczy, to może za dużo powiedziane, że nowy flakon, bo to jest taki pen spray, czyli taka miniatura. Tu jest ile? 10 chyba mililitrów. Tak, 10 ml. W takim oryginalnym opakowaniu to przychodzi. Udało mi się to kupić na eBay. Szkoda, że wszystkich zapachów nie ma w takich miniaturach, bo człowiek miałby sobie okazję, wiecie co, przetestować i tak dalej, a tutaj trzeba albo polować na te próbki, albo kupować w ciemno. To jest ta seria tych flakonów. Czyli to jest ta seria inspirowana miejscami, podróżami i tak dalej. I tutaj mamy inspirację Portobello. Słuchajcie, zapach naprawdę jest bardzo ładny, jak najbardziej unisex. W żadną stronę on mi się tutaj nie przechyla. Gdybym miała go tak po prostu, nie wiem, opisać, to powiedziałabym, że jest to zapach owocowo-ziołowy. Dlatego, że ja wybitnie tutaj czuję delikatną słodycz owoców i raczej są to takie owoce... no właśnie, nie wiem jakie. To nie są takie jagodowe owoce. W ogóle nie wiem, kojarzy mi się to z owocami jałowca. Nie, chyba nie jadalne. Ale nie mam pojęcia, skąd ja wiem, jak pachną owoce jałowca. Po prostu tak mi się to kojarzy. Jakieś takie owoce, może jabłka, może gruszki, coś w tym stylu, ale tutaj nie ma takiej frywolnej słodkości. I to wszystko właśnie jest takie ziołowe. Jakby majeranek, jakby rozmaryn. Coś, tak mi się to wszystko kojarzy. Oczywiście pewnie żadnych z tych nut tutaj nie ma. Ja oczywiście nuty będę tutaj wklejać. Zapach jest naprawdę bardzo ładny, bardzo ciekawy i taki też na cały rok, bo te perfumy są na tyle takie właśnie ciężkawe, że będą fajnie brzmieć i jesienią, i zimą, ale są też na tyle rześkie i takie odświeżające, że i wiosną, i latem, nawet w upały one powinny się dobrze sprawdzać. Ja jestem trochę tylko zawiedziona parametrami tych perfum, dlatego że ja z tej serii w tych flakonach mam smyrnę, ten zapach taki różano-udowy, powiedzmy, i on jest niesłychanie trwały. Ja go w ogóle aplikuję w bardzo rozsądnych ilościach, 3-4 psiki, nie więcej, i ja czuję ten zapach na sobie przez cały dzień, na ubraniach na drugi dzień. A tutaj to ja już jestem chyba prawie że w połowie tej buteleczki. Użyłam tych perfum zaledwie kilka razy i naprawdę bardzo obficie muszę je aplikować, żeby w ogóle je przez te kilka godzin na sobie czuć. Także jestem trochę zawiedziona tutaj tymi parametrami i to chyba będzie jedyny powód, dla którego ja się nie skuszę na całe opakowanie, bo o ile zapach podoba mi się bardzo i on w ogóle, jakbym miała go do czegoś porównać, to kojarzy mi się trochę z Ebony Woods, bo ma tutaj tą taką właśnie tytoniowo-drzewność i nie wiem, jakąś coś w tym takiego jest, takiego trochę ostrego, gorzkiego może, ale też jeśli chodzi o ten owocowy aspekt, to kojarzy mi się z Deep Red od Hugo Boss. Tam też były jakieś takie, ale tam właśnie jagodowe były owoce chyba. Może rzeczywiście jagodowe owoce. Dla mnie to jest takie pomieszanie Deep Red z Ebony Wood, o coś w tym stylu. I zapach bardzo ładny, ale mówię, te parametry trochę mnie tutaj niepokoją. Ja jeszcze będę sobie testować. Być może nawet jak skończę, to zakupię sobie jeszcze jedne 10 ml, ale nie wiem, czy się kiedykolwiek skuszę na... Szukam tego... tutaj. Nie wiem, czy się kiedykolwiek skuszę na pełny flakon, dlatego że trochę mnie te parametry tutaj zawiodły. Natomiast drugi flakonik, który kupiłam w ciemno i to są jeden z tych flakonów, na który ja wiedziałam, że ja prędzej czy później zakupię, bo... takie fajne recenzje czytałam na Fragrantice i stwierdziłam, że kupię. No w ciemno oczywiście, bo tutaj inaczej się nie da. I to jest ta sama seria, tylko miejsce Solano. I wiecie co? Trochę ten kartonik wygląda inaczej, bo Smyrna była zapakowana po prostu w czarny kartonik w folii, a tutaj jeszcze jest taki rękawek na to nałożony. Tutaj na tym rękawku mamy oczywiście opis tego wszystkiego, ale i tutaj mamy nawet zdjęcie Jean-Claude Elena. Natomiast ja tutaj bez okularów to niczego w tej chwili nie przeczytam. Także tak wygląda ten kartonik. Słuchajcie, Solano, to jest zapach wakacji.
To jest zapach taki, takich koktajli owocowych, wiecie co, na wyspie pod palmami. To jest coś w tym stylu. To jest taki zapach utrzymany w klimacie, na przykład Bronze Goddess, Alien, chyba też Goddess, tak? Tak mi się wydaje, że jest taki jeden żółty Alien, taki właśnie tropikalny i Bronze Goddess i no wiecie, o co mi na pewno chodzi. Podejrzewam, że Terracotta też od Guerlain. Coś w tym stylu. Natomiast tutaj wyraźnie jest wyczuwalny ten aspekt taki owocowy, trochę jakby ananas albo jakieś inne tropikalne owoce i jest rzeczywiście wanilia i też jest kwiat Liang Liang, który dodaje tutaj takiej lekkiej duszności, w takiej wilgoci, o coś jak, wiecie, tropikalne kwiaty. Takie tropikalne kwiaty, które mają taki meszek na płatkach. Tak właśnie pachnie ten zapach, takim tropikiem, taką wilgocią. No i właśnie te tropikalne, jakieś owocowe drinki z parasolką na plaży pod palmami. Bardzo ładny zapach, taki ciepły, nieprzesłodzony, nie jest w żaden sposób męczący, nie jest zbyt pudrowy, absolutnie nie kojarzy się z kremem do opalania, ani z tych rzeczy. Bardziej jest to właśnie taki owocowo-kwiatowy, pachnie dosyć ekskluzywnie, dosyć drogo i właśnie pachnie takimi drogimi wakacjami. Przepiękny zapach, nosiłam zaledwie kilka razy, dlatego że myślę, że będę go nadużywać właśnie latem, w wakacje. Nie żałuję, że kupiłam. Parametry bardzo dobre, czuję ten zapach na sobie przez cały dzień, także tutaj bez zarzutu. Coś z tym Portobello po prostu mi się nie podoba, no ale trudno. Słuchajcie, kolejny flakon, jaki zakupiłam niedawno, to jest, kupiłam od kogoś, niepełny flakon, Floral Street Liang Liang Espresso. Dlatego, że ja mam taką miniaturę, 10 czy 15 tu jest mililitrów, też jakiś czas kupiłam, już jestem prawie w połowie. I tutaj znowu kupiłam pełen flakon, tak jak widzicie, tu jest troszeczkę więcej niż połowa. Ja w ogóle czytałam, że te flakony są odkręcane, więc mój zamysł był taki, że ja po prostu tą miniaturę przeleję do tego i już. Ale ja nie mogę tego odkręcić i boję się po prostu, że coś zepsuję, także stwierdziłam, że zostawię te dwa, najpierw zużywam tą miniaturę, a później ten duży flakon. Ja już o tym zapachu mówiłam na kanale, po prostu chciałam Wam pokazać, że mam teraz niepełny flakon, ale wiecie o co mi chodzi. Duży flakon niepełny. Jakby to do tego przelać, to by było prawie pełne. Słuchajcie, Liang Liang Espresso to jest przede wszystkim zapach kawy, który ja po prostu uwielbiam. I chciałam się Was zapytać, czy chcielibyście jeszcze jeden film o Floral Street, dlatego że ja jestem w tej chwili w posiadaniu 5 flakonów i wszystkie z tych 5 zapachów mogę powiedzieć, że bardzo dobrze przetestowałam, że wiem o tych zapachach już praktycznie wszystko i mam jak gdyby wyrobioną opinię, wyrobione wrażenia, dlatego że ja, to już będzie chyba ponad rok temu, robiłam taką recenzję właśnie tego Discovery setu z Flora Street i ja w tej chwili zupełnie inaczej odbieram te zapachy niż wcześniej. Wcześniej na przykład Liang Liang Espresso był dla mnie jakimś nieokreślonym, gorzkim czymś, a teraz ja po prostu przepadłam. Ja tak kocham ten zapach. Jest tak po prostu kremowo-kawowy i tak jakiś przyjemny, przytulny, że naprawdę jestem absolutnie zakochana, dlatego bardzo chciałam mieć jeszcze większe opakowanie. I tak właśnie myślałam, że zrobię jeszcze jeden film o Floral Street, bo mówię, przetestowałam już te zapachy, moja opinia się zupełnie zmieniła od czasu, kiedy testowałam ten Discovery set i myślę, że teraz mogłabym Wam o tych perfumach po prostu dużo więcej powiedzieć, a uważam, że naprawdę są warte poznania. No ja bardzo lubię tą markę, bardzo lubię te perfumy, mam nadzieję, że będzie się pojawiać tam u nich co jakiś czas coś nowego. Słuchajcie, kolejny flakon, jaki kupiłam, to po prostu nie mogłam się powstrzymać, dlatego że ja znalazłam te perfumy na eBay za 6 funtów. No naprawdę. I to jest Salvador Dali Purple Lips Sensual.
To jest flanker. Ja już zużyłam całą, co jest 30, ja już zużyłam całą tą 30 tej zimy i mówiłam Wam nawet o tym, jak pokazywałam w denku, że chciałam zużyć, bo mały flakon, raz, raz, raz i zużyję, a potem jak zużyłam, to jakoś mi brakowało tego zapachu, jakoś mi było szkoda, bo nie wiadomo, jak to długo będzie na rynku, bo te zapachy tak szybko znikają, że właściwie to ja bym chciała mieć je w swojej kolekcji, dlatego że moim zdaniem to jest zapach bardzo nietuzinkowy. I on jest na mnie zadziwiająco trwały, bo mimo że to nie jest zapach jakiś bardzo ciężki i bardzo esencjonalny, to ja go na sobie wyczuwam przez cały dzień. Chociaż opinie na Fragrantice są różne i niektórzy właśnie narzekali na parametry, narzekali, że ten zapach jest nietrwały. No domyślam się, że jest to jakoś tam sprawa indywidualna. Słuchajcie, to jest zapach niby bursztynowy, ale to jest taki bursztyn, muszę psiknąć, bo nie używałam jeszcze tej butelki, jak przyszła. To jest zapach, który się otwiera tak mocno, jakby męsko, tak ostro, tak piżmowo, jakby taką wodą po goleniu, coś w tym stylu. A potem się jak gdyby osładza i się uspokaja i robi się taki bardziej przytulny, ale nadal jest to taka ostra świeżość. To jest zapach bursztynowy, ale to nie jest taki tradycyjny bursztyn, który jest taki słodko-ulepny, tylko jest to bardziej taki bursztyn żywiczny. Jakkolwiek głupio to nie brzmi. Chodzi mi o to, że tutaj nie ma dodatku właśnie tej słodyczy, czy to wanilii, czy tonki, jak z reguły jest w zapachach bursztynowych, tylko jest taka surowość tych igieł sosnowych. I tutaj w ogóle niby są owoce, ja tego w ogóle nie czuję. Dla mnie to jest taki rześki zapach, ale taki rześki na zimę. Taki właśnie jakbyśmy weszli z lasu iglastego, osypanego śniegiem do domu. To jest tego typu zapach. Dla mnie on pachnie dosyć męsko. To jest w ogóle zapach, który ja się zupełnie spodziewałam czegoś innego, jak kupowałam pierwszą tą butelkę. Myślałam, że to będzie właśnie coś bardziej owocowego, coś takiego bardziej, nie wiem, dziewczyńskiego, dziewczęcego, a tymczasem to jest taki bardzo rasowy, bym powiedziała, bursztyn. Bardzo nietypowy. I ja uważam, że to jest naprawdę zapach wart poznania. Na pewno nie jest to coś, co się każdemu spodoba, bo mówię, moim zdaniem on jest bardzo specyficzny, ale mi się podoba bardzo. I jak zobaczyłam go na eBayu za 6 funtów, to stwierdziłam, nie, biorę, bo to znowu jest tylko 30 i szkoda, że nie ma go w ogóle w większych opakowaniach. Okej, słuchajcie, i ostatni flakon, to jest coś, z czego też się bardzo cieszę, kupiłam Molinard Ambre. Ambre Molinard, tak? Tak wygląda kartonik, też standardowy po prostu standardowy kartonik. Słuchajcie, same butelki, ja nie wiem, one mi się nie podobają. Ja wiem, że Molinard ma całą serię tych zapachów w tych właśnie fioletowych butelkach. Mi się one nie podobają, bo mi się ten fiolet to kojarzy z denaturatem. No nic na to nie poradzę. I patrzę na te perfumy i pierwsze, co mi zawsze przychodzi do głowy, to denaturat. No i jakoś nie wiem. No w ogóle mnie to nie porywa. Natomiast słuchajcie, sam zapach jest przepiękny. I to jest... Ja wiem, że to już nie jest pora roku na takie bursztyny, chociaż ostatnio nosiłam... co ja nosiłam? Coś takiego właśnie... Aha, Bon Parfumé 301 i była dosyć ładna pogoda i mi ten bursztyn też ładnie pachniał i wcale nie uważam, żeby był za ciężki i za słodki. Może na upały nie będzie dobry, ale teraz jak jeszcze jest taki chłód, to jeszcze dalej te bursztyny można nosić, moim zdaniem one nie będą męczyć. Uwielbiam ten profil zapachowy, ten właśnie bursztynowy profil zapachowy, bardziej niż w tej chwili cokolwiek innego, bardziej niż jakieś gourmandy, niż jakieś owocowe, słodkie. Ten słodki bursztyn, no dla mnie to jest bajka. To jest właśnie zapach, który mi się bardzo kojarzy z Bon Parfumé 301. To jest tego typu bursztyn. Też z Ambre 114 od Artisan Parfumé, chyba tak się nazywa ta marka. Mam próbkę tych perfum i to jest tego typu właśnie bursztyn. Taki bardzo moim zdaniem typowy. Aha, trochę też się kojarzy z Etat de Grace, tylko Etat de Grace trochę bardziej jest vintage'owy, bardziej pudrowy, a ten jest bardziej słodki i taki bardziej drapiący. Najbardziej on mi się kojarzy właśnie z Bon Parfumé. Dla mnie to jest taki bardzo klasyczny bursztyn, przepiękny. Wiecie co? Te parametry moim zdaniem mogłyby być lepsze, bo na przykład ten Bon Parfumé 301 to
On dwa czy trzy psiknięcia i to jest na 2 dni. On jest tak mocny. Tutaj ja go aplikuję bardziej obficie i ledwo, ledwo wytrzymuję jeden dzień. Także nie są te parametry jakieś bardzo zadowalające, ale nie są złe. Ja mam ochotę jeszcze bardziej się zapoznać z marką Molinard. Bardzo bym chciała wanilia i patchoula, o tak. I też lawandę. Takie mam na swojej chcie liście. Natomiast zaczęłam od tych ambre i no, jestem zachwycona tym zapachem. Przepiękny. Także Molinard, dajcie znać, czy macie coś od Molinard i co ewentualnie lubicie z tej marki, bo ja wiem, że marka jest bardzo znana. Okej, i to by było na tyle, słuchajcie. Tyle flakonów do mnie dołączyło i jestem przeszczęśliwa z każdego po prostu z nich. Dajcie znać, czy któreś z tych zapachów znacie i czy również lubicie, bo tak jak mówię, jestem, no oprócz tego to Portobello dla mnie było takim troszeczkę rozczarowaniem, jeśli chodzi o parametry, nie jeśli chodzi o zapach. Ale na Fragrantice on ma bardzo dobre opinie, że parametry ma bardzo dobre, więc to może ze mną coś jest nie tak. Jakoś tak się szybko przyzwyczajam do tego zapachu, że naprawdę po 2-3 godzinach ja już go na sobie nie czuję. Ale cała reszta tutaj jest, jeśli chodzi o parametry, bez zarzutu. Także dajcie znać, które z tych zapachów znacie, czy lubicie, czy nie lubicie. Co tam ostatnio do Was zawitało, na co się skusiliście. Też piszcie, ja zapraszam Was do komentarzy, do zostawienia kciuka w górę, oczywiście do subskrypcji. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego tygodnia. I zapraszam oczywiście do kolejnych filmów. Cześć!